Debata dnia. Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Świątek. Jutro w Brukseli szef NATO Jens Stoltenberg spotyka się z prezydentem Polski i zwierzchnikiem sił zbrojnych Andrzejem Dudą. Jaki cel może być tego spotkania, jak poważna jest sytuacja i czy należy się spodziewać skoordynowanych działań NATO? Od tego tematu zaczniemy. Później zapytamy, czy obowiązuje cenzura w Parlamencie Europejskim, bo oto szef Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli nie zgodził się na to, by dzisiaj premier Mateusz Morawiecki przedstawił prawdę o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, by obalił różnego rodzaju fake newsy. Dlaczego parlamentarzyści europejscy nie mogli się z wystąpieniem polskiego premiera zapoznać? Czy na tym polega parlamentaryzm w Unii Europejskiej? Porozmawiamy także o sankcjach, jakie są zaproponowane przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Sankcje gospodarcze na Białoruś. Czy to może być skuteczne? Czy to może odstraszyć także zbir, czyli Związek Rosji i Białorusi? Wreszcie w drugiej części porozmawiamy o dzisiejszym spotkaniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek z szefami klubów parlamentarnych i kół na temat działań, które należy podjąć w związku z czwartą falą koronawirusa. Czy te działania mogą okazać się skuteczne? I wreszcie pytanie, czy pracodawcy powinni mieć dostęp do wiedzy o zaszczepieniu bądź niezaszczepieniu pracowników? Tutaj sporo głosów i o tym w drugiej części. Witam serdecznie. Te tematy będziemy omawiać z gośćmi, a dzisiaj naszymi gośćmi są redaktor Edyta Hołdyńska, Tygodnik Sieci i Telewizja w Polsce.pl. Dobry wieczór. I redaktor Tomasz Truskawa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór radiosłuchaczom. Szanowni Państwo, zacznijmy od tej informacji, która przypłynęła do nas kilkanaście minut po godzinie 15. Jutro w Brukseli spotkanie szefa NATO Jensa Stoltenberga z prezydentem Andrzejem Dudą. Trochę, nie ukrywam, ta informacja zmroziła, no bo to są już spotkania na najwyższym szczeblu. Wiemy oczywiście o ofensywie dyplomatycznej premiera, no ale tutaj mamy do czynienia ze spotkaniem szefa NATO z polskim zwierzchnikiem sił zbrojnych, jakim jest prezydent Rzeczypospolitej. Jaki może być cel takiego spotkania? Czego Państwo się spodziewacie? Jak poważna jest w takim razie sytuacja? No i czy można się spodziewać jakichś skoordynowanych działań NATO? Przypomnijmy, że wcześniej prezydent w wywiadzie mówił o tym, także w wywiadzie dla portalu w polityce.pl, mówił o tym, że kraje bałtyckie, Republiki Bałtyckie i Polska są umówione na ewentualność użycia artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego, który mówi o zagrożeniu integralności terytorialnej krajów członkowskich. Jak Państwo patrzycie na to jutrzejsze spotkanie, Edyta Hołdyńska? Ja bym nie była zmrożona taką informacją. To wręcz dobra informacja, że szef NATO spotyka się z prezydentem Andrzejem Dudą, choć nie ma teraz wdrożenia artykułu 4 NATO, o czym pan redaktor przed chwilą powiedział, to ambasador Polski w NATO, czyli przy NATO, czyli Tomasz Szatkowski, mówił w telewizji w Polsce.pl, że jesteśmy blisko takiego bardzo poważnego poziomu zagrożenia. Natomiast jeżeli spojrzeć na to, co też obejmuje ten artykuł 4, czyli konsultacje państw sojuszniczych, to to już się dzieje. Ambasador mówi o tym, że przekazuje te informacje na bieżąco dotyczące tego, co się dzieje przy naszej wschodniej granicy, przy granicy z Białorusią. Czyli de facto wymiana informacji jest. Oczekiwaliśmy, mówił znowu ambasador, jako Polska tego, by sojusznicy wyrazili swoje poparcie, by wyrazili zaniepokojenie, wsparcie oczywiście tych działań strony polskiej przy granicy i to się już zadziało. Jens Stoltenberg już mówił o tym publicznie, więc jakby wsparcie takie oficjalne, wypowiedziane już jest, jeżeli chodzi o NATO. Natomiast jeżeli chodzi o realne wsparcie, to nawet więcej, bo jeden z głównych sojuszników, czyli Wielka Brytania, przecież robi więcej. No tutaj takie czynne wsparcie, można powiedzieć, wojska brytyjskiego również ma miejsce. Natomiast to, jak tłumaczył znowu ambasador, właśnie miałam przyjemność na ten temat długo z nim rozmawiać, mówił, że to było wyłącznie z inicjatywy tej brytyjskiej, dlatego tym bardziej ten gest należy docenić. Polska tego nie oczekiwała.
I bardzo ważne jest też to, żeby Polska pokazała tutaj także swoją siłę, to znaczy NATO chce mieć silny sojusz i także silnych sojuszników. Pytałam także pana Tomasza Szatkowskiego o to, czy ewentualne użycie już stacjonujących wojsk amerykańskich w naszym kraju byłoby konieczne, czy jest rozważane. Natomiast tutaj ambasador twierdzi, że nie ma na ten moment takiej konieczności, takiego zagrożenia, że ta jednostka, która stacjonuje w okręgu orzyskim, czyli to są Mazury, to jest blisko już w zasadzie Podlasia, bo to jest ta wschodnia strona Mazur, to jest jednostka bojowa, a przy granicy obserwujemy działania parapolicyjne. Czyli tu nie ma na razie takiego rozważania. Natomiast ta wizyta na pewno uzupełni wiele oficjalnych informacji, na pewno będzie to też ważna rozmowa, no właśnie na tym, na szczycie, czyli szef NATO, no i głowa państwa polskiego, to na pewno będzie ważna rozmowa, natomiast no, takich obaw tutaj nie przejawiał pan ambasador, on bardziej uspokajał na razie co do oglądu sytuacji. Portal Onet w poniedziałek informował o tym, że Stany Zjednoczone miały ostrzec polski rząd przed możliwym atakiem Rosji na Ukrainę, do którego może zostać wykorzystany konflikt na polsko-białoruskiej granicy. Waszyngton wedle tego portalu miał wzywać polskie władze do pilnych działań na rzecz zbudowania wspólnej koalicji państw bałtyckich, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, która miałaby powstrzymać zapędy Kremla. No, patrząc na to, co się działo w ostatnich dniach od niedzieli, ale także na tą ofensywę dyplomatyczną premiera, no to widać wyraźnie, że premierowi też udało się taką koalicję zbudować, no ale to by potwierdzało, że sytuacja jest bardzo poważna. Wiemy też o uruchomieniu amerykańskich okrętów, które wypłynęły z portu Baltimore i wpłynęły na Morze Czarne. Pytanie do redaktora Tomasza Truskawy, no bo wiemy też o tym, premier też podkreśla, że jest bardzo duża koncentracja wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą, że takiej koncentracji nie było nawet wtedy, kiedy Rosja dokonywała ataku na tego pierwszego ataku na Ukrainę. Wiemy też jeszcze jedna informacja, to już podawana, cytowana przez wywiad ukraińskiego MON-u, który podaje, że spodziewa się na początku 2022 roku ataku na terytorium Ukrainy ze strony Rosji w trzech różnych miejscach. Jak na to wszystko patrzeć? Czy powinniśmy się niepokoić? Jak patrzeć na to spotkanie szefa NATO z prezydentem Polski Tomasz Truskawa? Myślę, że spotkanie naszego prezydenta z szefem NATO jest spotkaniem ważnym, bowiem odbywa się ono w takiej atmosferze podwyższonej temperatury w stosunkach międzynarodowych. Natomiast co do możliwości ataku sił rosyjskich na Ukrainę, tutaj byłbym niezwykle sceptyczny, gdyby ktoś mnie zapytał o możliwość ataku na Donbas i sąsiadujące z nim tereny, bowiem z wielu różnych powodów, chociażby możliwości użycia wojsk powietrzno-desantowych, okres zimowy nie jest najlepszy ze względu na możliwości dokonywania desantów zarówno powietrznych, jak i morskich. Tym niemniej Rosja... To panie redaktorze, to zapytam jeszcze w takim razie, bo to dokładnie kryło Budanow, to jest naczelnik głównego zarządu wywiadu MON Ukrainy. Mówił o tym, cytuję, Rosja przygotowuje atak na Ukrainę z kilku kierunków na początku 2022 roku. Czy upublicznianie tego typu informacji, no raczej oczywiście wywiady krajów raczej utajniają tego typu informacje, czy upublicznianie ma po prostu mobilizować opinię międzynarodową, przywódców międzynarodowych właśnie do tego, żeby pokazali swoją siłę, żeby NATO też zamanifestowało, że jest w razie czego gotowe do reakcji i żeby, krótko mówiąc, w ten sposób odstraszyło Rosję? To jest zasadniczy cel? Myślę, że to jest właśnie zasadniczy cel. Przypominam sobie pewne wzmożenie w polityce międzynarodowej, w tym również militarnej, związane z koncentracją sił rosyjskich motywowanych ćwiczeniami Zapad. Tu również była podnoszona obawa o możliwość dokonania agresji. Rosja lubi tego typu napięcia, a w kontekście jej polityki energetycznej odstąpienie od tak zwanego ataku, na przykład za cenę uruchomienia Nord Stream 2, byłoby dla niej znaczącym sukcesem.
Nie spodziewam się w tej chwili, czy w ciągu najbliższych kilku tygodni, kilkunastu tygodni, takiego ataku, bowiem nie służyłby on w żaden sposób Moskwie. Ani nie wzmacniałby szans ponownego wyboru Władimira Putina na prezydenta państwa, czy to państwa związkowego Rosji i Białorusi, czy też jakieś zmiany konstytucyjne, które umożliwiłaby Władimirowi Putinowi sięgnięcie po raz kolejny po prezydenturę w samej Rosji, bowiem to jest zbyt duża odległość czasowa. Przyjęcie na siebie zobowiązań przez Federację Rosyjską, która sama przeżywa określone kłopoty gospodarcze, zobowiązań wobec zniszczonego terenu Donbasu, to raczej dodatkowy kłopot niż uzysk. Jeżeli moglibyśmy mówić o spodziewanych działaniach zbrojnych, to raczej dotyczyłoby to ujęć wody dla Krymu. Natomiast czy Rosja zdecydowałaby się w obecnej sytuacji na działania militarne, raczej należy w to wątpić. Raczej oceniam to jako próbę prężenia muskułów. To tak jak z Leninem, który kopnął dziecko na Placu Czerwonym, a jego towarzysz komentował: od ludzki człowiek, Bóg zabić, a tylko kopnął. Tak, no ale jednak zapytam jeszcze w kontekście działań, które podejmuje Rosja, tych działań także gazowych, bo oto dzisiaj Polska Agencja Prasowa podała taką depeszę za Opinion Internationale, a brzmi ona tak: Gazprom uprzedził niemieckie firmy o planowanych ograniczeniach dostaw gazu do Unii Europejskiej. I firmy związane z Gazpromem znały te plany, zdołały odbudować swoje zapasy gazu, aby konsumenci w Niemczech nie zostali dotknięci polityką gazową Kremla. Koniec cytatu. No, jeśli w takim razie tak było, no to rodzi się zasadnicze pytanie, czy my mamy do czynienia z jakąś grą pozorów ze strony Niemiec? No wiemy o tych rozmowach telefonicznych z Aleksandrem Łukaszenką, zresztą bardzo też krytykowanych w Niemczech, chociażby ze strony Partii Zielonych. No ale rodzi się pytanie, czy to jest tak, że ze strony niektórych przynajmniej przywódców, no mam tu też na myśli polityków niemieckich, mamy do czynienia z takim jakimś rytualnym trochę potępieniem, właśnie rytualnymi gestami, a tymczasem jeżeli chodzi o interesy, no to właśnie Gazprom uprzedza o ograniczeniach dostaw gazu niemieckich przedsiębiorców, tak żeby oni nie mieli strat, a zatem żeby też mieli przewagę konkurencyjną za chwilę być może na rynku europejskim. Czy to jest tak, że no, niemiecko-rosyjski sojusz trwa niezależnie od tego, co się dzieje w przestrzeni międzynarodowej, Edyta Hołduńska? No właśnie, to jest bardzo dobre i ważne pytanie. Warto o tym mówić, przypominać, że no jednak my jako Polska, ale także tutaj warto zwrócić uwagę po raz wtóry na Wielką Brytanię, bo ona zawsze trzeźwo oceniała te rosyjskie zamiary, można powiedzieć, patrząc także na historię taką najnowszą. Na razie do tego się odniosę, bo no widziała otrucie Skripala, wydalała rosyjskich dyplomatów, trzeźwo oceniając, prawda, możliwości, zamiary Władimira Putina. Natomiast Europa, mówiąc szerzej, no i Niemcy, mówiąc już bardzo konkretnie, zawsze no, udawały, że nie widzą, przymykały oczy, patrzyły przez palce na to, co się dzieje, mając dowody tej zbrodniczej polityki. Dochodziło właśnie do spotkań, z Władimirem Putinem, do legitymizacji jego przywództwa, a więc także jego działań. On mógł wówczas wykorzystywać to do swojej propagandy wewnątrz Rosji głównie, no ale właśnie po to, by pokazać i Rosjanom, i światu: zobaczcie, liczą się ze mną, Rosja to potęga. Mówię tutaj między innymi o spotkaniach na szczycie G7 czy innych spotkaniach, gdzie bardzo często dochodzi właśnie do rozmów z udziałem Władimira Putina. Tutaj oczywiście warto wspomnieć także o tej ostatniej rozmowie Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką, co już w ogóle jest bardzo, bardzo godne potępienia, no bo Unia Europejska, był taki czas, miała za zadanie
wyswobodzić ludzi uwięzionych przez Łukaszenkę w więzieniach, opozycjonistów, także Polaków, którzy tam już od pół roku przebywają w bardzo trudnych warunkach, z pogarszającym się stanem zdrowia, a de facto Angela Merkel dzwoni do tego człowieka, który najprawdopodobniej przecież przez sfałszowanie wyborów jest u władzy na Białorusi, no i prosi go o ustępstwo. Więc de facto no, dyplomatycznie bardzo, bardzo zły sygnał, dobry dla Aleksandra Łukaszenki. I wracając do Nord Stream 2, polski rząd od bardzo dawna starał się alarmować, mówić nawet o przecież o zerwaniu solidarności energetycznej, zagrożeniu bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko Polski, ale przede wszystkim Ukrainy, jeżeli mówimy o Nord Stream 2. No także co za tym idzie Unii Europejskiej. Natomiast no, gazociąg powstał de facto. Stany Zjednoczone, próbując znaleźć jakby sojusz na nowo z Niemcami przy użyciu tej nowej administracji Joe Bidena, na chwilę te sankcje zatrzymały. No teraz jakby przyszło nieco więcej otrzeźwienia. Natomiast no, interes został ubity. Niemcy na oczach całego świata, widząc w jaki sposób zachowuje się Władimir Putin, że napada na Ukrainę, to wyprawia na Białorusi najprawdopodobniej, bo prawda, no dowód nie został dostarczony, że to on za tym stoi. Natomiast no, no należałoby to zakładać przy 90%, przy 90% prawdopodobieństwie. Więc przy takich warunkach Niemcy ubijają interes z Rosją. No, trzeba to o tym mówić, trzeba to podkreślać. To wygląda jak wygląda. Polska jest tutaj o tyle komfortowej sytuacji, że od początku na trzeźwo to oceniała i mówiła o tym zagrożeniu, będąc niejednokrotnie wyśmiewaną, że no jak to, Rosja przecież nie zakręci żadnego kurka z gazem, nic takiego się nie wydarzy. A no właśnie się dzieje, więc należy na pewno to podkreślać, o tym mówić. Szkoda, że jakby ta, używając tego określenia, którego teraz używają rządzący, ofensywa dyplomatyczna co do Nord Stream 2 nie poszła dużo szerzej, albo szkoda, że administracja Donalda Trumpa się skończyła i kolejna nie pociągnęła tego, nie powstrzymała, nie zgasiła tego w zarodku. A no właśnie, to jest rzeczywiście istotna sprawa. Kadencja Donalda Trumpa się skończyła, nowa administracja tej sprawy nie pociągnęła, mówi redaktor Edyta Hołdyńska. A pytanie do Tomasza Truskawy, zarówno o tę informację, no tak jak mówi redaktor Hołdyńska, tutaj niby konflikt, zagrożenie, ale deal został zrobiony, Nord Stream 2 sfinalizowany, no a Gazprom uprzedza firmy niemieckie o planowanych ograniczeniach dostaw gazu, firmy niemieckie się przygotowują, mają przewagę konkurencyjną i pytam jeszcze w kontekście tej informacji, która dzisiaj się pojawiła, jest nowa koalicja rządowa, przynajmniej jest porozumienie w sprawie zawarcia tej koalicji pomiędzy SPD, Zielonymi i liberałami z FDP, to koalicja w Niemczech, która powstaje z kanclerzem Olafem Scholzem. No i tutaj pytanie do Tomasza Truskawy, z jednej strony o tą informację, którą cytowałem za Opinion Internationale, ale z drugiej pytanie o perspektywę tych relacji, czy w ogóle prowadzenia polityki niemieckiej, europejskiej, także w relacjach z Rosją przez kanclerza Olafa Scholza. Dodajmy, że SPD, i to jest powszechna opinia geopolityków, no jest partią najbardziej proputinowską, najbardziej prorosyjską na scenie niemieckiej. Czy zgadza się z taką opinią Tomasz Truskawa? Jeżeli chodzi o ocenę SPD i jej polityki, to oczywiście tak, ale pamiętajmy o tym, że resort spraw zagranicznych i funkcja wicekanclerza przypada partii Zielonych, która przy no, rozmaitych innych kontrowersjach między Polską a Niemcami, to jednak jeżeli chodzi o Nord Stream 2 i politykę prorosyjską, jest, no może nie tyle w opozycji, co jest odmienna zdecydowanie niż to, co prezentuje sobą SPD. I to myślę też jest w jakimś stopniu pewien taki musik dla Władimira Putina i Rosji, aby pewne sprawy dotyczące Nord Stream 2 i kwestii dostaw gazu dla Niemiec i Europy Zachodniej rozstrzygnąć no przynajmniej przed końcem roku, bo o szczegółach tej umowy koalicyjnej to więcej dowiemy się pewnie po 4 grudnia,
ale dzisiaj, kiedy wiemy, że i wicekanclerz, i szefostwo resortu spraw zagranicznych Niemiec dostaje się w ręce zielonych, to może być pewien sygnał ostrzegawczy dla Federacji Rosyjskiej. Warto chyba też wspomnieć o dzisiejszej rozmowie szefa Rady Europejskiej z Władimirem Putinem, w której omawiano w zasadzie trzy kwestie. Jedna to sprawa sankcji na Białoruś i sytuacji na polsko-unijnej granicy. Druga sprawa dotyczyła Donbasu i trzecia kwestia dotyczyła konfliktu w Karabachu. Zatem te interesy rosyjskie są dosyć szerokie i wydaje się, że w tych kwestiach znaczącego porozumienia nie osiągnięto, co jest dla Polski dobrym sygnałem, a dobrym dlatego, że Rada Europejska będzie jednak, choć jej kompetencje są ograniczone, to jednak będzie prezentowała opinie bliskie stanowisku Polski, a nie i do tych dobrych sygnałów ocalałych. Do tych dobrych sygnałów wrócimy, mam nadzieję, bo skoro są, to dobrze, warto to też potwierdzać. Ale to już będzie po serwisie informacyjnym. Teraz zapraszam Państwa na najświeższe informacje w Polskim Radiu 24. Jest 18.30. Olga Bobienko. Sytuacja epidemiczna staje się niebezpieczna, tak ocenia minister zdrowia Adam Niedzielski i dodaje, że w najbliższych tygodniach dojdzie do apogeum zakażeń. Dziś resort poinformował o ponad 28 tysiącach nowych infekcji. Szef resortu zdrowia zapowiada, że do końca listopada liczba łóżek covidowych wzrośnie do 26 tysięcy. Obecnie dostępnych jest 24 tysiące, w tym 2200 respiratorowych. A w perspektywie 20 grudnia, i to jest bardzo ważne zabezpieczenie, chcemy dojść do poziomu 31,5 tysiąca łóżek. Minister Niedzielski poinformował, że obecnie działają 22 szpitale tymczasowe. Trzy szpitale w Łodzi, w Ciechocinku i w Gdańsku jeszcze nie zostały uruchomione. Jak wyjaśnił szef resortu zdrowia, w tych trzech województwach w ocenie wojewodów i ministerstwa sytuacja epidemiczna nie upoważnia do uruchamiania jeszcze tych szpitali. Badanie legalności wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka jest niekonstytucyjne. Takie jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Zapadło ono jednogłośnie. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma podstaw do badania niezawisłości sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bowiem jej źródłem są Konstytucja RP i ustawy, powiedział w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Wojciech Sych. Jutro w Brukseli prezydent Andrzej Duda spotka się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Tematem rozmowy będzie bezpieczeństwo w regionie, o czym poinformował dziś szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Jakub Kumuch. Przekazał także, że dziś prezydent rozmawiał z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Również omawiano sytuację na granicach obu krajów. Obaj prezydenci zapewnili się wzajemnie o poparciu Polski dla Ukrainy, Ukrainy dla Polski. Serię spotkań poświęconych kryzysowi migracyjnemu w unijnych stolicach prowadzi premier Mateusz Morawiecki. Dziś rozmawiał z prezydentem Francji i premierem Słowenii. Jutro szef polskiego rządu będzie w Berlinie i Londynie. Żołnierz, który został ranny na granicy polsko-białoruskiej, został już opatrzony i wrócił do miejsca zakwaterowania. Mężczyzna dostał obrażeń głowy podczas próby nielegalnego wdarcia się na terytorium Polski przez grupę migrantów w Mielniku. Napastnicy obrzucili kamieniami i kawałkami drewna funkcjonariuszy i żołnierzy ochraniających granicę. Do tego typu ataków dochodzi każdego dnia, co, jak podkreśla wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, świadczy o tym, że sytuacja na granicy z Białorusią wciąż jest niestabilna. Każdego dnia mamy po kilkanaście bardzo zmasowanych ataków na polsko-białoruską granicę. Niestety to się z tym również wiąże, że broniący żołnierze polskiej granicy również mają różnego rodzaju urazy i obrażenia. Minionej doby odnotowano 267 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Od początku roku było ich ponad 36 tysięcy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po 18. Debata dnia.
Krzysztof Świątek, druga część debaty dnia w Polskim Radiu 24. Najważniejsze wydarzenia komentują redaktor Edyta Hołdyńska, Tygodnik Sieci i Telewizja w Polsce.pl i Tomasz Truskawa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Szanowni Państwo, jeszcze chcę zapytać o tę ofensywę dyplomatyczną premiera. No, to jest istny maraton w niedzielę. Litwa, Łotwa, Estonia, tak jak słyszeliśmy teraz w serwisie. Dzisiaj Francja, Słowenia, jutro Berlin, Londyn. Są efekty tej ofensywy, ale także w tym kontekście dwa pytania. Pierwsze takie, bo słyszeliśmy, i to już przez ostatnie właściwie 6 lat, z ust polityków opozycji, szczególnie Platformy Obywatelskiej i Lewicy, że Polska jest osamotniona, że Polska jest na marginesie głównych wydarzeń, że Polska jest samotną wyspą dyplomatyczną, że nikt za Polską, właściwie z Polską nie chce rozmawiać. No, nikt nie chce rozmawiać, a tymczasem premier właściwie nie wysiada z samolotu. Właściwie non-stop jest pomiędzy, od świtu bladego do wieczora jest, spotyka się z przywódcami europejskimi, buduje te sojusze. Mamy już te deklaracje konkretnego poparcia ze strony Wielkiej Brytanii, chociażby czy Estonii, ale także innych krajów. Jest gotowość uruchomienia artykułu 4 NATO. I w tym kontekście pytanie, no jak w takim razie? Polska jest osamotniona dyplomatycznie, czy to były jakieś mrzonki opowiadane? To jakby pierwsze pytanie. I drugie, dlaczego premier nie mógł wystąpić w Parlamencie Europejskim państwa zdaniem? Dlaczego nie mógł przedstawić sytuacji na polsko-białoruskiej granicy? Czy na tym polega europejskość szefa Parlamentu Europejskiego Dawida Sassolego? Czy to jest otwarta debata? Czy to jest parlamentaryzm Unii Europejskiej? No kilka pytań, redaktor Edyta Hołdyńska. Na pewno jeżeli mówimy o sojuszu, o pakcie północnoatlantyckim i o obecności, mocnym poparciu obecności tutaj de facto wojsk brytyjskich przy polsko-białoruskiej granicy, to jest to bardzo ważny sygnał, o czym mówiłam chwilę wcześniej, bo niewymuszony zupełnie z inicjatywy strony brytyjskiej takie wsparcie, którego Polska bardzo na ten moment potrzebuje. Potrzebuje tego wsparcia słownego przede wszystkim i to się dzieje, bo uruchomienia tego artykułu 4, jak tłumaczą i władze, i ambasador Polski przy NATO, jeszcze nie ma tej potrzeby, że te działania przy granicy są takimi działaniami, tak jak mówiłam, parapolicyjnymi. Natomiast jeżeli chodzi o realną potrzebę wspierania, czy no po prostu dyplomatycznego stwierdzenia, że Polska ma tutaj rację, to jest to na ten moment na wagę złota. I tutaj właśnie strona brytyjska czynnie to pokazała. Warto zwrócić uwagę, Wielka Brytania jest poza strukturami przecież już Unii Europejskiej. Tym samym daje tutaj takiego strypka w nos właśnie Unii Europejskiej. Zobaczcie, wasza wspólnota, tak naprawdę kraj członkowski jest w potrzebie, a to my wysyłamy tam wojsko. Warto również na to zwrócić uwagę, że Wielka Brytania tutaj jakby w ten sposób również może pokazywać swoją siłę, swoją wyższość nad Unią, która de facto, można powiedzieć, pokazała w tej sytuacji dużą bezradność. Niestety, może inaczej, nawet no, popełniła kilka błędów. Po pierwsze, to ten błąd 700 tysięcy euro przekazany na pomoc humanitarną na Białoruś, de facto organizacją humanitarnym, oczywiście, że tak, ale powiązanych z Białorusią, czyli z reżimem. No, te pieniądze... To pomysł Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej. Dokładnie, te pieniądze de facto przydałyby się stronie polskiej, krajowi członkowskiemu. Natomiast ulegając, Unia Europejska, ulegając swoim, no właśnie takim, można powiedzieć, przyślepieniu, nie chciałabym, mam nadzieję, że to nie jest całkowite zaślepienie, ale w takim półcieniu tej manipulacji Łukaszenki, propagandy Łukaszenki, która mówi o tym, że to Polska jest większym reżimem, że to bezduszne służby polskie tak źle traktują tych migrantów, przekazuje te pieniądze de facto organizacjom powiązanym z Łukaszenką. To jest bardzo poważny błąd. I wracając też do tego, o czym mówił pan redaktor, czyli Parlament Europejski i w zasadzie brak możliwości przemówienia Mateusza Morawieckiego, no to również pokazuje, w jaki sposób jest próba w Parlamencie Europejskim zmarginalizowania polskiego premiera. To było widoczne również przy okazji poprzedniej debaty o sytuacji w Polsce co do praworządności. Oczywiście premier tam mógł przemawiać i był, wygłosił to przemówienie. Natomiast ono było w pewien sposób przerywane
była próba jego skrócenia, to też pokazywało, no to była debata o Polsce. Któż, jak nie polski premier mógłby, prawda, przemawiać. Natomiast debatowano właśnie tak z góry, z boku, oceniając, jak sobie radzi ta Polska, która dopiero zdaniem Niemiec, bo jeden z parlamentarzystów w ten sposób niemiecki się wypowiadał w 2004 roku, nie spełniała wówczas warunków wejścia do Unii Europejskiej, w ten sposób się wypowiadał. W jaki sposób ona dzisiaj nie radzi sobie z tą demokracją, w jaki sposób ona nie przestrzega zasad praworządności. No w taki sposób niestety, przez cały czas wracamy do tego argumentu, ale on jest prawdziwy, kraje członkowskie tej starej Unii tak zwanej po macoszemu traktują Polskę, która dopiero uczy się tej demokracji. No takie jest ich zdanie. Pytanie do redaktora Tomasza Truskawy. Jak interpretuje postawę szefa Parlamentu Europejskiego, pana Sassolego, który nie pozwala premierowi, to rozumiem zgodnie z zasadami europejskiej otwartej debaty, nie pozwala premierowi Polski wystąpić na forum i przedstawić sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa i obrony granicy Unii Europejskiej, czyli no tego, co żywotnie interesuje chyba wszystkich obywateli Unii Europejskiej, w tym parlamentarzystów Unii Europejskiej. Czy pan Sassoli powinien ponieść jakieś konsekwencje, no bo to chyba jest jednak złamanie też jakichś reguł debaty w końcu było, nie było w parlamencie, jakim jest parlament także europejski. No i pytanie także dodatkowe, czy ta sytuacja jednak, no tutaj słyszymy dużo słów, że tak, że Polska broni granicy Unii, granicy NATO, że należy wspierać, to są deklaracje także przywódców Unii Europejskiej, ale czy jest takie otrzeźwienie też, pytam o szefową Komisji Europejskiej na przykład, o jej zastępców, że wobec tego zagrożenia, które dotyczy całej Unii Europejskiej, no trzeba odpuścić już tą mityczną praworządność, uruchomić, dać, pozwolić Polsce na uruchomienie tej europejskiej części Funduszu Odbudowy i zakończyć może tę całą sprawę. Czy pan dostrzega tego typu przejawy otrzeźwienia? Tomasz Truskawa. Przejawów otrzeźwienia w Parlamencie Europejskim to niespecjalnie dostrzegam. Myślę, że poprzednie wystąpienie premiera Morawieckiego na forum Parlamentu Europejskiego pokazało siłę i logikę argumentacji Polski zaprezentowaną przez polskiego premiera, siłę i logikę argumentacji, której nie dało się pominąć w mediach. I wobec tego powstała wśród tych co bardziej radykalnych środowisk w Parlamencie Europejskim obawa, że kolejne wystąpienie może zmienić czy przyczynić się do początku zmian obrazu Polski, który jest rysowany właśnie przez te radykalne ugrupowania. No cóż, mieliśmy już do czynienia z pytaniem, czym różni się demokracja od demokracji socjalistycznej, mniej więcej tym, czym krzesło od krzesła elektrycznego. I dzisiaj można zapytać, czym różni się debata od debaty europejskiej. No tego i czym typu... się różni? Zastanawiałem się, czy użyje pan jakiegoś barwnego, czy użyje pan jakiegoś barwnego porównania. Myślę, że stare porównanie, że różni się tym, czym krzesło od krzesła elektrycznego, jest aż wystarczające. Tak, w ten sposób, dlatego że to, jak skomentował poprzednie wystąpienie polskiego premiera na forum parlamentu Donald Tusk, mówiąc, iż premier zderzył się ze ścianą, jest oceną prawidłową, dlatego że premier zderzył się ze ścianą niekompetencji, niezrozumienia, a w niektórych przypadkach uważam, że wręcz złej woli, analizując wystąpienia poszczególnych europarlamentarzystów. I dzisiaj rodzi się kolejna obawa w tych radykalnych środowiskach, że kolejne merytoryczne i logiczne wystąpienie polskiego premiera może przyczynić się do zmiany narracji w mediach zachodnioeuropejskich, mediach, które jednak są opanowane przez środowiska liberalno-lewicowe. I ten strach, ta obawa powodują, że do wystąpienia polskiego premiera nie doszło. Natomiast to, że nie doszło, to również zaskutkuje tym, że będziemy musieli po prostu poszukiwać innych form dotarcia ze swoim przekazem do społeczeństw na zachodzie Europy,
Ale tutaj myślę, że mamy już pewne pozytywne doświadczenia. Uruchomiliśmy nowe media, znaleźliśmy sposoby dotarcia do prasy zachodniej, więc ten przekaz tak czy owak na zachód dotrze. A pewnie jutro będziemy znowu słyszeli o bezdusznych polskich policjantach, którzy polewają wodą migrantów i jednocześnie nie dostarczają im suszarni. Więc tego typu wystąpienia zapewne będą i tym się ta cała debata w Parlamencie Europejskim zakończy. Bez rozumną wymianą opinii, która nie prowadzi do żadnych sensownych konkluzji. Szanowni Państwo, to jeszcze puentując ten wątek całej tej sytuacji, tego zagrożenia na styku tu, i naszej granicy, ale także zagrożenia ze strony Rosji, pytanie o te sankcje, sprzeliśmy o tym też w serwisie Polskiego Radia 24. Premier mówił o tym wachlarzu możliwości. No, komendant Straży Granicznej zagroził wstrzymaniem ruchu towarowego, kolejowego, jeżeli chodzi o przekazywanie towarów, transport towarów przez Białoruś, właściwie to nawet z Chin przez Białoruś na zachód Europy, na zachód Unii Europejskiej. No, mamy także dzisiaj propozycję Ursuli von der Leyen, czarna lista przewoźników zajmujących się przemytem ludzi, ograniczenie działalności na rynku Unii Europejskiej, także zawieszenie prawa do wykonywania napraw w Unii Europejskiej, zakaz przelotu nad terytorium Unii Europejskiej, zakaz tranzytu. To w ramach tej czarnej listy przewoźników. Jeden punkt mnie tylko tak trochę zaniepokoił, zawieszenie prawa do wykonywania napraw w Unii Europejskiej. Wiemy o tym, że no, jednak Unia bardzo dba o te standardy lotnicze. Zacząłem się zastanawiać, czy to by czy tego typu zastrzeżenie nie ograniczało, nie powodowałoby zagrożenia dla pasażerów tych linii lotniczych, którzy no jednak też przemieszczają się na pokładzie tych samolotów, niekoniecznie super rekomendowanych linii lotniczych. Czy po tego typu sankcji, czy to jest ta groźba, która może zadziałać, krótko mówiąc? Edyta Hołdyńska. Na pewno mocno uderzy w gospodarkę białoruską, zwłaszcza te ograniczenia uderzające w branżę transportową. Natomiast czy to powstrzyma Łukaszenkę, to nie mam pewności, czy można twierdząco odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno Łukaszenka nie chce tych sankcji i samo to, że wygadał się de facto jeden z polityków rosyjskich, mówiąc zapłaćcie Łukaszence i sprawa będzie rozwiązana. Wygadał się w tym sensie, że no jakby Rosja przecież oficjalnie umywa ręce od tego, co się dzieje na Białorusi, bo Władimir Putin mówi, że nie ma na to wpływu przy tej polskiej granicy. Natomiast no, to pokazuje też, że no po prostu chodzi o pieniądze, więc jeżeli uderzy się w gospodarkę białoruską, no to jest szansa, że Łukaszenka się w jakimś stopniu opamięta. Pytanie tylko w jakim stopniu i czy de facto to będzie w stanie go powstrzymać. No pamiętajmy też, że tam chodzi także o biznes, może przede wszystkim o biznes. Przecież ci ludzie płacą tym przemytnikom przez granicę za tę, no w cudzysłowie, bo bardzo niebezpieczną przecież wycieczkę. Biznes się kręci, białoruskie firmy wszelakie, a tam przecież wszystko jest prawie państwowe, zarabiają na stałym procederze, linie lotnicze przecież także, więc tutaj chodzi o pieniądze, biznes już się kręci na tym, co się dzieje na Białorusi. Do tego, no jeśli doliczymy ludzi, którzy przerzucają przez Polskę tych ludzi do Niemiec, a mogą być powiązani, choć to oczywiście różne osoby, tego dokonują, mowa była o Gruzinach, nawet Polakach, ale także obywatelach innych krajów, którzy przerzucają tych ludzi na zachód, no to wszystko jest opłacone. Tu się kręci przez cały czas sprawa, no chodzi cały czas o pieniądze, więc jeżeli sankcje gospodarcze w jakimś stopniu powstrzymają, no to bardzo dobrze. Pytanie tylko w jakim stopniu i czy to jest wszystko? Na pewno nie. Nie wszystko, co dałoby się zrobić. Dlatego też ta ofensywa dyplomatyczna premiera Mateusza Morawieckiego, by po prostu uświadamiać też tych, którzy być może nie mają tego samego zdania. No bo wiemy, że na pewno zgoda jest co do oceny
sytuacji w państwach bałtyckich, na pewno, no bo to zagrożenie widać po prostu jak na dłoni tam właśnie również. Na pewno też w państwach Grupy Wyszehradzkiej, we Francji też, no bo to spotkania właśnie teraz się dzieją. Berlin, no właśnie, tu nie możemy być do końca pewni, choć oficjalnie oczywiście tak, jest potępienie. I do tego przecież Angela Merkel ustępuje, można powiedzieć, od władzy. Natomiast to ona odpowiada tak naprawdę po części za to, co się tam dzieje. Przecież to Niemcy, dlaczego ci ludzie chcą do Niemiec? Bo Niemcy zaprosiły migrantów w 2015 roku. Owszem, wycofały się politycznie z tej decyzji, ale de facto no, teraz patrząc na to, dlaczego Polska źle traktuje ludzi, czy odsyła ich na stronę białoruską, nie chce ich wpuścić, no pretensje należy mieć również tutaj do Niemiec, nie do Polski. Polska tylko przestrzega prawa i nie wpuszcza nielegalnych migrantów, natomiast to Niemcy otwierały te szlaki. To pytanie do Tomasza Truskawy. Sankcje gospodarcze, te zaproponowane, czarna lista przewoźników, osłabienie siły białoruskiej gospodarki przez odcięcie możliwości tranzytu, czy ograniczenie możliwości tranzytu. Wiemy o tym, że to miliardy euro Białoruś na tym zarabia. To dobre kroki? Tak, to dobre kroki. Mam nadzieję, że nie będą musiały być zastosowane, ale sam fakt grożenia tego typu sankcjami powinien wpłynąć otrzeźwiająco na władze na Białorusi i troszeczkę chyba jednak wpłynął, bo Białoruś ograniczyła migrację, ograniczyła te loty. No tutaj wsparcie. Czyli ta strategia, ta konsekwencja przynosi rezultaty. Przynosi rezultaty. Natomiast nie jest rzeczą dobrą, że to, co dzieje się w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej, niejako przesłoniło istotę reżimu i istotę represji władz Białorusi wobec własnych obywateli. Myśmy troszeczkę zapomnieli, no dzisiaj Svetlana Tichanowska troszkę o tym przypomniała, nawet samym faktem swojego wystąpienia, ale przecież Polacy są zakładnikami, przywódcy Związku Polaków na Białorusi są w więzieniu. Mnóstwo ludzi na Białorusi zostało uwięzionych z przyczyn politycznych, jest poddawanych nie tylko represjom, ale wręcz torturom. I wydaje się, że nie wolno nam o tych wszystkich ludziach, o tej całej sytuacji wewnętrznej na Białorusi zapominać, dając jak gdyby pierwszeństwo tylko zagrożeniu migracyjnemu dla Unii Europejskiej, zagrożeniu organizowanemu przez oficjalne władze Białorusi. Absolutnie o tych ludziach nie wolno zapominać. Szanowni Państwo, zmienimy temat. Dzisiaj spotkanie marszałek Sejmu z szefami klubów parlamentarnych i kół dotyczące propozycji działań wobec czwartej fali koronawirusa, ale także szczególnie pomysły dotyczące tego, żeby pracodawcy mogli weryfikować, czy ich pracownicy są zaszczepieni, czy nie. Chociaż jak mówił po tym spotkaniu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, konkretny projekt do laski marszałkowskiej nie wpłynął. Posłuchajmy krótkiej wypowiedzi wiceministra Kraski. Ten projekt, który został ogłoszony przez panów posłów, w tej chwili z tego, co pani marszałek mówiła, nie wpłynął do laski marszałkowskiej, więc tego projektu de facto w Sejmie nie ma. Czyli nie ma de facto projektu. Pytanie o to, czy ta propozycja, jeżeli by się pojawiła, jest propozycją, która może przynieść też rezultaty, ale pytanie też o ceny, bo pojawiły się różne już propozycje. Lewica na przykład proponuje, by paszport covidowy właściwie należało pokazywać w każdej praktycznie instytucji kultury, na imprezach sportowych, ale także w kościołach. To jest propozycja Lewicy. Z kolei PSL mówi o tym, żeby płacić 600 zł dla osób, które się teraz zaszczepią. Pytanie, co z tymi, którzy się wcześniej zaszczepili? No to też płacić, czy mają być pokrzywdzeni? No i stanowisko, żeby jeszcze dorzucić jedną rzecz, stanowisko rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw Adama Abramowicza, który na Twitterze pisze tak. Weryfikacja tak zwanych paszportów covidowych przez pracodawców może doprowadzić do konfliktów między przedsiębiorcami a ich pracownikami. Rząd musi użyć innych narzędzi, by zachęcić obywateli do szczepień, a nie wyciągać gorące kartofle z ogniska rękami przedsiębiorców.
pytanie także o konsekwencje polityczne, gdyby taka ustawa została wprowadzona. Jak to wszystko podsumuje Edyta Hołdyńska? No, jest to na pewno komunikacyjnie odbierane jako zamach na wolność obywatelską i dlatego tu taka duża ostrożność przy wprowadzaniu, no może dlatego właśnie go nie ma jeszcze w Sejmie. Natomiast, nie ma też, dodajmy, nie ma też jedności w łonie Zjednoczonej Prawicy co do tej sprawy. Tak, natomiast ważne jest to, by podkreślić, jak dużo już tutaj nieporozumień, szumu i chaosu informacyjnego pojawiło się co do tego projektu. No przecież to jest narzędzie, owszem, którego można użyć, a nie trzeba. To znaczy pracodawca ma możliwość, ma mieć możliwość wedle tego projektu sprawdzić, czy pracownik się zaszczepił, czy nie. Nie musi tego robić, to po pierwsze. Po drugie, nie ma możliwości zapisanej oczywiście w tym projekcie, by go zwolnić z tego powodu. A szum informacyjny i chaos mówi nawet o tym. W mediach społecznościowych trwa prawdziwa batalia, bunt przeciwko takim rozwiązaniom. Więc pewnie dlatego tu jest tak daleko idąca ostrożność i tak duża niejednoznaczność, jeżeli chodzi także o poparcie dla tego projektu. No dość wspomnieć także o tym, że rząd nie wraca do lockdownu, choć no tutaj zwolennicy takiego rozwiązania pokazują przykład innych państw, choćby europejskich, gdzie się do tego wraca. No mowa oczywiście także o uzależnieniu tego od tego właśnie, czy ktoś się zaszczepił, czy nie. Ja od początku wypowiadałam się w duchu, by tego nie używać. To znaczy, no oczywiście nie ma obowiązku, każdy może zadecydować sam, skoro tak jest, no to nie należałoby preferować kogoś tylko dlatego, że jest zaszczepiony, ale no opinie są bardzo różne i każdą opinię trzeba by tutaj brać pod uwagę, szanować i naprawdę tutaj jest emocje, jeżeli chodzi o szczepienia, są tak duże i właśnie bardzo mocno widać to w mediach społecznościowych, że jest to na pewno politycznie też bardzo ciężkie do ugryzienia. Ostatnia minuta dla Tomasza Truskawy. Pytanie, Tomasz Truskawa też związkowiec związków zawodowych, więc to mnie interesuje zdanie Tomasza Truskawy, ale pytanie, jak mu się też podobają propozycje na przykład paszporty covidowe przed kościołami albo te 600 zł za zaszczepienie? Obie te propozycje są, zwłaszcza ta 600 zł za zaszczepienie jest propozycją moim zdaniem z Księżyca wziętą. W takim razie kto mi odda moje 1200 za moje podwójne szczepienie wcześniej? Ale to tak na... No chyba Władysław Kosiniak-Kamysz chyba. No bo to jest autor propozycji. No niestety obawiam się, że tak się nie stanie. Natomiast istotne jest to, że jeżeli obostrzenia miałyby dotyczyć wstępu do przestrzeni publicznej, to oczywiście musiałyby dotyczyć wszystkich instytucji, niestety również kościołów, ale z drugiej zaś strony pytanie o to, czy posiadanie szczepienia gwarantuje, że ktoś, kto jest szczepiony, nie jest nosicielem, nie zaraża innych. No więc tutaj mamy istotną wątpliwość medyczną. Natomiast co do... I puenta, panie redaktorze, musimy kończyć. Przez pracodawców. Jeszcze tylko zdanie, co do sprawdzania przez pracodawców. No dzisiaj pracodawcy muszą sprawdzać na przykład posiadanie książeczek sanepidowskich, jeżeli ktoś chce pracować w określonych branżach, ale generalnie wolałbym nie wyposażać pracodawców w kompetencje, które powinny należeć do instytucji państwowych. Bardzo dziękuję. Edyta Hołdyńska, Tygodnik Sieci i Telewizja w Polsce.pl. Tomasz Truskawa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Bardzo Państwu dziękuję za udział w debacie. Krzysztof Świątek, do usłyszenia.